Bo jeżeli chodzi o Man's Physique, to widziałem trzech, może czterech chłopaków, którzy tylko w moim przekonaniu nie byli na środkach dopingujących. Ale oni tak samo jak i ja mogli wejść na tą scenę i tylko popatrzeć, jak tamci ich niszczą definicją. Oczywiście mówię o tych osobnikach, którzy byli na środkach dopingujących. Dlaczego? Ponieważ możesz zrobić, mówię tu o mężczyznach, do kobiet zaraz dojdziemy, możesz zrobić pewną definicję mięśnia, ale przy zachowaniu pewnej wielkości naturalnie. Później, jeżeli zaczynasz troszeczkę bardziej docinać, i ci, co ćwiczą naturalnie bardzo długo, powinni o tym wiedzieć. Jeżeli zaczniesz później docinać coraz niżej, a więc zaczniesz schodzić z tkanką tłuszczową poniżej 10% body fatu, to zaczynasz tracić mięśnie. Jedynym sposobem, w jaki możesz to zatrzymać, są środki dopingujące. I dlatego widzisz osoby na scenie, które są od ciebie większe lub są takiego samego rozmiaru, ale mają dużo mniejszą tkankę tłuszczową, ponieważ oni zatrzymali mięśnie, zachowali mięśnie, a spalili tłuszcz. A to jest możliwe tylko i wyłącznie przy używaniu środków dopingujących. Następna rzecz, a więc doszliśmy do tego, że w Man's Physique nie wszyscy są na środkach dopingujących, nie wszyscy. Oni, a więc te związki kulturystyczne, podążają tym samym tropem i wpuszczają ludzi na scenę, którzy mają zakryte nogi, ale odsłoniętą górę. I związki kulturystyczne chcą niejakoby zresetować wszystkich, a więc wrócić do czasów Arnolda, pokazać wszystkim i oszukać jeszcze raz wszystkich, że te sylwetki, które są w męskiej sylwetce, są robione w sposób naturalny. Oni chcą jeszcze raz oszukać, a więc ja to nazywam oszukać przeznaczenie. I poniekąd im się to udaje. Moim zdaniem oszukują jakieś 80, może troszkę więcej osób, a więc bardzo dużo osób twierdzi, że w męskiej sylwetce nie ma dopingu, co jest wierutną bzdurą. Moim zdaniem, jak już wcześniej wspominałem, bardzo ciężko jest przy wadze, powiedzmy 90 kg, zejść do 4, 6, nawet 8% body fatu. Dzień. Dlatego mówię, że będę się starał zbliżyć do takiej sylwetki estetycznej i pokazać wszystkim, że jest to możliwe do zrobienia w sposób naturalny. Będę się starał zejść z tkanką tłuszczową około 11, może 10%, jeżeli to będzie możliwe, nawet troszeczkę kosztem wielkości.